So what? You're saying he wouldn't break the door in his own room? Ciekawe. Ta sprawa się dosyć dobrze rozwija. Nie, już chyba w połowie tej całej sprawy jesteśmy. Tak mi się wydaje, czy nawet bardziej, dalej. Chyba teraz bardziej wchodzimy w tę stronę Leona. But if the only choice you have is to break it, you break it. There's nothing bewildering about it. You still don't see? Okay then. Let's take another look at how the incident unfolded. Hopefully that will help you understand. A, czy ona naprawdę popełniła samobójstwo? Bo nie chciała, żeby on ją zabił, żeby nie wyszedł, tak? Ona popełniła samobójstwo i podczas tego, kiedy on się próbował włamać tam, to napisała Leon. Musiała tak nadgarstek wygiąć i napisać Leon, zanim on wszedł i zobaczył, że ona się zabiła. No nieźle. Tak, akurat nie było, mówisz? No, zobaczymy. Siema, Aris. Czemu te postacie są płaskie? Bo są bitmapami. Słyszałeś o czymś takim kiedyś? Siemano. Przecież wiem, przeszedłem całość. Okej. Okay. Przeszedłeś całość? Ciekawe, czy jesteś pewien tego. Ale ciekawy pomysł, co nie? Ale mam to, ale mam pomysły, nie? Jestem takim Sherlockiem. The incident took place in Makoto's room. Sayaka was first attacked in the main room. O nie! Źle! Fuck. Shoot! Zajebałem się. Oh shit, jeszcze raz. The incident took place in Makoto's room. Sayaka was first attacked in the main room. She then fled into the bathroom. Then the killer ran after her. And they got into the bathroom. At that point, the killer had to try and bust down the door. Mm-hmm. Because Sayaka had locked it. No, that's wrong! Ja rzutę z klamsem. Spoko, wiem, no daj mi pograć, okej? Okay? Nie... Wbrew pozorom nie mam jeden IQ, mam dwa. After all, the girls' rooms are the only ones with walking bathrooms, right? Yes, now that you mention it, that is true. Well, why didn't your bathroom door open? Because it was stuck. Ja myślałem, że masz 3-4. Nie, nie, bez przesady, aż tak dużo to nie, ale 2? Hmm? Huh? What are you talking about? My bathroom door doesn't fit in the frame quite right. Monokuma over there can testify to that. Yep, true as true can be. But you know, you're supposed to be the ultimate lucky student, right? But to have such a cruddy door. No to specjalnie zrobił skubaniec jeden, żeby udowodnić nam, że nie jesteśmy szczęśliwi. Znaczy, nie jesteśmy szczęściarzami, sorry, bo lucky... Ja. So the reason the door didn't open was just because it was stuck. But the killer didn't know that and assumed it was locked. So they tore apart the doorknob to get in. Okay, but then why would the killer even think the door was locked in the first place? Everyone should have known you can't lock any of the boys' bathrooms. The killer could easily make that mistake. Thanks to one important detail about the scene of the crime.
Tak, no bo to chodzi o te zamienione zamki pewnie, co? Bo chodzi o to, że ktoś zamienił pokoje i wtedy po prostu tabliczki się nie pasowały do siebie. I got it. The killer must not have realized that it was my room. What? Are you saying the culprit didn't even know where he was? That's inconceivable! And yet, he's absolutely right. Say what? Well, to be more specific, what the killer didn't know was that Makoto and Sayaka had switched rooms, which is what led to the misunderstanding about the bathroom. If Sayaka had been in her own room, then... Then there would have been a lock on the door, and they would have had to break through! So they had no idea how unnecessary their actions were. Ultimately, we can't know if it came open by force or simply by accident. But the killer must have been considerably confused, with no idea how they actually got the door opened. Regardless, it was a pointless act. Wasting time trying to break down a door that wasn't locked is... Definitely something I wouldn't do, since I would have known exactly why it wasn't opening, right? That is a definite possibility. No, nieźle się dzieje, co? So the killer would have to be someone who didn't know they'd switched rooms? Then Makoto couldn't have done it. Oj, co teraz, Toko? Głupio ci? Haha! Zdziwko, co? Okay, then who did do it? Twoja mama, Mondo. I'm sorry, but I give up! Quit without saving! Quit without saving? What the fuck? What happens if we can't decide on who we think did it? Well then, why don't we just vote right now? Majority rules! Taka, ty jesteś kompletnym idiotą. Co gada w ogóle? Do you really think that's a good idea? Yeah, our necks are on the line here. Someone seriously needs to do something. For serious. Does no one have any other thoughts or questions? It does not matter how trivial they may seem. Oh, as a matter of fact, I do have one question. Dawaj, Hina. Znaczy, aus Hina. You don't gotta sound so disappointed. It's fine. Just ask your question. Oh yeah. Okay, so... Well, I was just wondering, how did the culprit get into Makoto's room in the first place? Yes. How did the killer get inside? Maybe Sayaka just dropped the key somewhere and the culprit picked it up. That's possible, right? I don't think so. That seems way too convenient. Dokładnie, jak wszedł do środka, nie? Then maybe someone picked the lock? Negative! If you remember, Monokuma made it quite clear that the locks are all unpickable. Czyli co? Chodzi o to, że zamienił tabliczki, zamieniliśmy się kluczami, ktoś ukradł od... ciekawe. Nie wiem, brakuje mi chyba informacji. Fine. How about this? The killer got in the easy way. Easy way. They could have knocked and said they wanted to talk or something, and Miss Maizono just let him in. To nieprawda, ponieważ Mrs. Maizono bała się, że umrze. No, that can't be it either. Oho! Trying to argue against me? Sounds like someone doesn't know his place.
Hello? Why exactly can't that be it? Switching rooms. You know what about this? Przecież my się zamieniliśmy i wiedzieliśmy, że się nie spotkamy. Hello? Ech. Co za głupota, no. Tak jest. I got it! Because Sayaka was already scared, remember? That's why she asked me to switch rooms in the first place. No też właśnie, właśnie o tym mówię, no. Knowing what she'd been through, I just can't believe she would have opened the door for anyone. Też mi się wydaje, żeby nie otworzyła nikomu pokoju. Wątpię. What if her being scared was a lie? Toż może była, no może to było kłamstwo, ale... No, ale nie sądzę. Huh? Well, what the hell is that supposed to mean? Why would she lie about something like that? Czyli co? Czyli zmieniamy teraz perspektywę wszystkiego, że to ona chciała zaatakować Leona, chciała zabić Leona i zaprosiła go do siebie, żeby było na Makota i wtedy Leon się zczaił, zaatakował ją, ona się schowała, żeby uciec. Coś takiego, co? To ma sens, nie? Pierwotnie właśnie tak myślałem, że ona może być tą podejrzaną, że ona się z nami przyjaźni, że ona była taką gwiazdą pop i po co ona by miała, chciała się z nami przyjaźnić, przecież jesteśmy takimi lamusami. Ona po prostu chciała nas wykorzystać jako takie alibi, żeby wszyscy zamknęli mnie, a ona by wyszła i była szczęśliwa. I know you don't want to consider it, but look at this and tell me. Can you still deny the possibility? Wiem, że się powtarza, ale mówiłem, że to nie jest taka oczywista sprawa. Ale to są złe pomysły? To są takie oczywiste pomysły, o których ja mówię? Okej. Okay. To sorry. Mister, grałem wcześniej i się wymądrzam. LOL. To są moje dobre Sherlockowe pomysły. Proszę mi ich tutaj nie bagatelizować, okej? Okay? Ja tutaj jeszcze zrobię niezły rozpierdol. Będę ostatnim człowiekiem, który przeżyje. Chyba. Chyba, że nie. Najgorzej będzie, jak zostaną dwie osoby i będę musiał zabić moją waifu. O nie, tylko nie to. No to proszę mnie tutaj nie wtrącać w bagno, okej? Okay? Aha, czyli że to jest racja, tak? Okej. Okay. Możliwe. Bez spoilerów, Cox. Hej, znowu to robisz. No kurwa, raz ci mówiłem, że nie. Znowu spoilerujesz mi jakieś rzeczy. No toż... Ja wiem, że to są tylko takie ogólne rzeczy, ale... Później mój umysł może połączyć jakieś fakty jak Sherlock i później dojdę do wniosków, których nie powinienem, bo coś mi powiedziałeś. Niby nic nieważnego, ale mój jasny umysł może po prostu połączyć takie magiczne fakty i stworzyć jakąś wizję świata, więc Watsonie, shut the fuck up. I found a notepad during my search and I shaded in the top sheet with a pencil. Ale ja już na początku właśnie tak mówiłem, że Sayaka jest taka podejrzana i że to ona może coś zrobić, nie? Powiem tyle, że ogólnie, że to nie jest spoiler. Okej, okay, no okej, okay, ale uważaj, dobra? Uważaj, żeby nie spoilerować, no bo się boję, zawsze, że coś rzucisz. Jasny umysł, ale to musisz wbić 3 IQ. Spokojnie, spokojna twoja, rozczochrana. Ja chociaż się mogę pochwalić jakimś IQ. Mój ptasi zmysł coś wyczuł. Okej. <Okay. śmiech> Nie bądźcie tacy zabawni, bez przesady, okej? Okay?
No.